Nie byłbym historykiem, jakbym nie dokonał małego sprostowania, prawda księży arcybiskupie Władysławie, że już był Dzień Judaizmu w Łodzi i to nawet organizowany centralnie. Tak jest w kościele katolickim w Polsce, że co roku jedna z diecezji organizuje centralnie Dzień Judaizmu. W tym roku te centralne obchody są w Warszawie. Z tego co wiem, w przyszłym roku będą w Łodzi. Natomiast każda z diecezji może też u siebie organizować taki dzień lokalnie. Myślę, że jest bardzo wiele powodów, dla których ten dzień będziemy organizować w Łodzi cyklicznie i chyba nie muszę za wiele tłumaczyć dlaczego. Chciałbym zacząć swoje wystąpienie od przeczytania krótkiego tekstu to jest właściwie ostatnia oficjalna wypowiedź Kościoła na temat jego relacji z Izraelem. To jest wypowiedź papieża Franciszka w Ewangelii Gaudium. Punkty 247 do 249. To nie jest duży tekst, państwo pozwolicie, że ja przeczytam ten tekst w całości. Przypominam, to jest Rok publikacji tej adhortacji to jest rok 2013. Ojciec Święty Franciszek pisze tak. Bardzo szczególne spojrzenie kierujemy na naród żydowski, którego przymierze z Bogiem nie zostało nigdy odwołane, ponieważ dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. To jest cytat z listu do Rzymian, 11 rozdział, 29 werset. Kościół, który dzieli z judaizmem ważną część pism świętych, uważa naród przymierza, jego wiarę, za święty korzeń własnej tożsamości chrześcijańskiej. Jako chrześcijanie nie możemy uważać judaizmu za obcą religię. Ani nie możemy zaliczać Żydów do tych, którzy są wezwani do porzucenia Bożków, aby nawrócić się do prawdziwego Boga. Razem z nimi wierzymy w jednego Boga działającego w historii i przyjmujemy z nimi wspólne słowo objawione. To był punkt 247 248. Dialog i przyjaźń z synami Izraela stanowi część życia uczniów Jezusa. Serdeczne uczucie, jakie się pogłębiło, skłania nas szczerze i gorzko do odczuwania przykrości z powodu strasznych prześladowań, których byli i są przedmiotem. Szczególnie z powodu tych, w których uczestniczą lub uczestniczyli chrześcijanie. I 249. Bóg nadal działa w narodzie Starego Przymierza. I sprawia, że istnieją skarby mądrości wypływające z jego spotkania ze Słowem Bożym. Dlatego również Kościół się ubogaca, gdy przyjmuje wartości judaizmu, chociaż niektóre przekonania chrześcijańskie są nie do przyjęcia przez judaizm, a Kościół nie może wyrzec się głoszenia Jezusa jako Pana i Mesjasza. Istnieje bogata komplementarność, pozwalająca nam czytać razem teksty Biblii hebrajskiej. I pomagać sobie nawzajem w studiowaniu bogactwa słowa, jak również podzielać wiele przekonań etycznych i wspólną troskę o sprawiedliwość i rozwój ludów. Koniec cytatu. To jest przepiękny tekst papieża Franciszka. Otóż to, co uderza przy lekturze tego tekstu, to myślę łatwość, z jaką został napisany. To jest taka łatwość, jakby to, co papież pisze, było zawsze nauczaniem chrześcijańskim i wrażliwością chrześcijańską. I jakby było podzielane przez chrześcijan, właśnie, przez każdego chrześcijanina i zawsze. A tymczasem tego tekstu z całą pewnością by nie było, gdyby nie przewrót, jaki się dokonał 52 lata temu, 3 lata temu. Tym przewrotem był dokument Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate i y, jego zapowiedź, taka pierwsza w trakcie Soboru, Konstytucja o Kościele w XVI punkcie, gdzie Izrael został nazwany mianem ludu, populus i y, właśnie tam w, w Konstytucji o Kościele, w, Lumen w 16 punkcie po raz pierwszy wrócono do tego tekstu z listu do Rzymian 11:29, że dary, i dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Więc bez, te, bez tych dwóch tekstów, konstytucjo Kościele i potem Bez Nostra etate, trudno sobie w ogóle wyobrazić taki tekst papieski napisany w, w roku 2013. <laughs> czy się po nostrate były następne kroki ważne pa, błogosławiony papież Paweł VI w roku 1974 powołał komisję do spraw relacji religijnych z Izraelem i ważne jest usytuowanie tej komisji w, w strukturach watykańskich mianowicie ta komisja podlega papieskiej radzie do spraw jedności chrześcijan a nie Papieskiej Radzie do spraw dialogu międzyreligijnego. I nie bez powodu Dzień Judaizmu przeżywamy w całej Polsce w przeddzień Tygodnia Ekumenicznego, bo w całej Polsce Tydzień Ekumeniczny zaczyna się jutro, natomiast w Łodzi szczęśliwie już się zaczął, 14. I właśnie w środku Tygodnia Ekumenicznego mamy Dzień Judaizmu. To jest bardzo po drodze z tym, w jaki sposób Paweł VI umieścił dialog między Izraelem a Kościołem, właśnie podporządkowując go papieskiej Radzie do Spraw Jedności Chrześcijan. To jest coś, co trzeba bardzo mocno podkreślać, bo nie wywołując nikogo po imieniu, do tablicy można powiedzieć, że wielu chrześcijanom się wydaje, że dialog między Kościołem a judaizmem to jest dialog międzyreligijny. Nie, to nie jest dialog międzyreligijny. Kościół prowadzi dialog międzyreligijny z islamem. Kościół może prowadzić dialog międzyreligijny z buddyzmem, ale nie prowadzi dialogu międzyreligijnego z judaizmem. Nie, to nie jest to samo. Więzi, jakie są między Kościołem a Izraelem, są nieporównywalne z tymi, jakie nas łączą z wyznawcami innych religii. Zaraz jeszcze o tym sobie powiemy. Gdybyście Państwo wzięli w ręce właśnie adhortację Ewangelii Gaudium, to samo umiejscowienie tych trzech punktów na temat dialogu z judaizmem też jest bardzo szczególne. Mianowicie właśnie jest przed punktami, które dotyczą dialogu międzyreligijnego. Franciszek doskonale wie i nie włącza refleksji na temat dialogu z Izraelem, nie włącza w część, która dotyczy dialogu międzyreligijnego. Więc ta komisja, ustanowiona przez Pawła VI w 1974 roku, ona oczywiście potem wydała cały szereg ważnych dokumentów. Jeszcze w 1974 roku wydała wskazania i sugestie w sprawie wprowadzania w życie Deklaracji Nostre Etate, Potem bardzo ważny tekst w 1985 roku Żydzi i Judaizm w głoszeniu słowa Bożego i w katechezie Kościoła Katolickiego. I Pewnie najbardziej znany, zwłaszcza trochę starszym osobom na tej sali dokument z roku 1998. Ref, pamiętamy, refleksja nad Shoah. Chciałbym tę refleksję z konieczności krótką zbudować wokół trzech istotnych punktów. Pierwszy najważniejszy to jest to stwierdzenie o trwającym wybraniu i przymierzu Izraela z Bogiem. W taki właśnie sposób papież o tym pisze. Przymierze Izraela z Bogiem nie zostało nigdy odwołane. Dlaczego od tego zaczynam? Dlatego, że to jest jednak tak naprawdę kopernikański przewrót. W stosunku do tego, co było głównym nurtem teologii chrześcijańskiej właściwie przez XIX wieków. Więc absolutną większość czasów kościoła panowała w nim teologia, którą w literaturze najczęściej się nazywa teologią zastępstwa. Taka teologia, która mówi, że Bóg zerwał przymierze z Izraelem, a w tej relacji ludu wybranego w, z Bogiem połączonego przymierzem zastąpił Izraela Kościół i zastąpił go tak, jak spełnienie zastępuje zapowiedź. Rozmaici autorzy tylko się sprzeczali. Między sobą co najwyżej na temat kiedy doszło już do tego zerwania przymierza Boga z Izraelem. No, jeden z pierwszych tekstów, który w takich kategoriach mówi, to jest list pseudo Barnaby. To jest koniec I wieku, jeden z ważniejszych tekstów starochrześcijańskich. Z powołaniem się na Barnabę, czyli najbliższego współpracownika świętego Pawła, więc taki tekst, który szuka ogromnego autorytetu i tak dalej. Więc w liście pseudobarnaby Barnaby jest mowa o tym, że być może do zerwania przymierza Izraela z Bogiem doszło już pod Synajem, kiedy, kiedy Izrael wykonał dla siebie złotego cielca. Ale Pseudo-Barnaba nie ma żadnych wątpliwości, że teraz to przymierze, kiedy on pisze, czyli w pierwszym wieku po Chrystusie, to przymierze jest zerwane, a ludem wybranym jest Kościół na miejsce Izraela. To jest właśnie teologia zastępstwa, i tu można by przywoływać bardzo wiele, wiele tekstów, nie wiem, Melitona Sardes, Tertuliana, Jana Chryzostoma. Mimo tego, że zdarzały się takie teksty, zresztą papież tu do nich nawiązuje, kiedy mówi o korzeniu o Izraelu, jako korzeniu dla Kościoła, zdarzały się takie teksty, jak na przykład świętego Augustyna. Augustyn w jednym ze swoich pism bardzo pięknie stwierdza, mówiąc do chrześcijan, pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, tylko korzeń dźwiga ciebie, więc się nie wynoś, Chrześcijanin nie nadżyda. Ale tak naprawdę czytając ten tekst Augustyna nie wiemy do końca, czy on myśli, że ten korzeń jest żywy, czy nie. A ciekawe, w jaki sposób martwy korzeń miałby utrzymywać w pionie żywą roślinę, żyjącą roślinę. Teologia zastępstwa. Ona y, mówi tak, że y, owszem, y, Kościół jest zainteresowany Izraelem, ale właściwie jedynie historycznym. Najdalej do roku 70, czyli do czasu, kiedy zostaje zburzona Jerozolima po pierwszej wojnie żydowskiej, a dalej już ten Izrael nas nie obchodzi. A już z całą pewnością nas nie obchodzi jego dzisiejsze duchowe doświadczenie. Taka. Była teologia zastępstwa. Teraz zobaczcie Państwo, że Franciszek, zresztą nie pierwszy, bo to samo mówił przed nim papież Benedykt XVI, mówi, że dla nas jest bardzo ważne nie jak biblijny Izrael czytał swoje święte pisma, tylko także jest ważne to w jaki sposób czyta je dzisiaj. My dzisiaj po południu będziemy mieli tego takie doświadczenie, mam nadzieję, piękne i głębokie że będziemy razem z, z rabinem komentować fragment Tory opowiadający o wieży Babel. Robimy to w posłuszeństwie też papieżowi Benedyktowi XVI, który na synod biskupów o Biblii za o Słowie Bożym zaprosił rabinów i y, pokazując chrześcijańskiemu światu, że nas interesuje dzisiejsza wykładnia słowa Bożego. To w jaki sposób dzisiejszy Izrael to słowo czyta, że to jest ważne także dla, dla nas, dla Kościoła, dla chrześcijan. Po nostra już właściwie żaden poważny teolog katolicki nie mówi o Izraelu i o Kościele jako o całkowicie odrębnych, równoległych, przeciwstawnych rzeczywistościach. I i tu powiedzmy, że próby opisania tych wzajemnych relacji idą nieraz bardzo, ale to bardzo daleko. Chyba najciekawszą próbę przedstawił kardynał Walter Kasper, który próbuje opisać relacje kościoła i Izraela wzajemne, używając takich czterech określeń, jakie wypracowano w kościele na zupełnie inną okazję. W czasie soboru Halcedońskiego. <laughs> Ci z Państwa, którzy trochę studiowali teologii, to pamiętają, że w Chalcedonie był spór o to, w jaki sposób mają się do siebie dwie natury w Chrystusie. Ponieważ kościół właśnie w Halcedonie zapisał swoją wiarę w to, że w Chrystusie są dwie natury boska i ludzka połączone w jednej osobie, słowa wcielonego. Ale bardzo istotne było dla dla Kościoła opisanie, jak, w jaki sposób te dwie natury mają się do siebie. Witamy Biskupa Jana Cieślara z Kościoła Luterańskiego. I wtedy użyto takich, dwóch, takich czterech pojęć: mianowicie, że te dwie natury są ze sobą razem, bez zmiany, bez pomieszania i bez rozdzielania. Razem bez zmiany, bez pomieszania i bez rozdzielania. I teraz właśnie karnał Kasper próbuje odnieść te cztery przymiotniki do wzajemnych relacji Kościoła i Izraela. Że Kościół i Izrael są ze sobą razem, to jest właśnie to, że nie da się ich rozdzielić. Że to nie są dwie rzeczywistości yy, równoległe, przeciwstawne. Są w planie Bożym jakoś razem. I to razem, y, dla chrześcijan, y, ma sens taki tożsamościowy. Y, o tym też mówił papież Franciszek w, w swoim tekście. Właśnie wy, w, razem, dlatego że wyrastamy z korzenia, jakim jest dla Kościoła y, Izrael. Razem. I nie wolno ich rozdzielać. Takie agresywne rozdzielanie, przeciwstawianie, no, już z taką wielką, myślę, odwagą teologiczną, Karnał Szedborg z Wiednia nazywa pierwszą schizmą. Mamy w dziejach Kościoła bardzo wiele schizm, które no właśnie z, z bólem rozważamy w Tygodniu Ekumenicznym. Karnał Szenborn mówi, że pierwsza schizma to jest rozejście się Kościoła z Izraelem. I to jest ogromna rana, która wymaga wielkiego leczenia. Istotne są też te następne określenia: razem, ale bez zmiany. To znaczy, że jest taka możliwość, że obie te rzeczywistości, Kościół i Izrael, istnieją razem, ale nie w taki sposób, że to zmienia ich tożsamość. Tak jak w osobie Jezusa Chrystusa, bóstwo pozostaje bóstwem, a człowieczeństwo człowieczeństwem. Znaczy, człowieczeństwo nie jest jakieś inne, dlatego że jest zjednoczone z bóstwem. A bóstwo nie jest mniejszym bóstwem, dlatego że jest zjednoczone z człowieczeństwem. Jedno i drugie pozostaje sobą, bez zmiany, bez pomieszania. To nie przeszkadza oczywiście Kościołowi także z, z całą pokorą, ale i z odwagą. Głosić wobec Izraela naszą wiarę w bóstwo Jezusa Chrystusa, w jego godność mesjańską. Mamy oczywiście tytuł do takiej misji, żeby Jezusa Chrystusa przepowiadać. Ale też to nie jest tak, jak przez wieki całe bywało, że nas interesuje dialog z Izraelem tylko o tyle, o ile Izrael może w całości przyjąć Jezusa Chrystusa i wejść do kościoła. Są i takie nurty w Izraelu. Dzisiaj także jest bardzo narastający nurt Żydów mesjanistycznych. Z nimi też Kościół prowadzi dialog, mniej oficjalny niż z Izraelem w ogóle. Takie nurty też są, ale to naprawdę nie jest tak, że nas interesuje rozmowa z Izraelem tylko o tyle, o ile Izrael jest gotów Przyjmować w Jezusie Chrystusie y, y, syna Bożego i Mesjasza. Y, Izrael i Kościół są ze sobą bez pomieszania i bez zmiany. Taka jest ta refleksja karnała Kaspera. Y, niesłychanie odważna. Oczywiście to, jest ref, to już jest refleksja teologa, to nie jest wprost nauczanie na poziomie magisterium eklezję, ale to jest taka refleksja, która próbuje. Nauczanie magisterium rozjaśnić, ukonkretnić, jakoś jeszcze dodatkowo opisać. Oczywiście chciałbym zakończyć ten fragment rozważań pytaniem, na ile powszechna jest recepcja takiego myślenia, na ile już rzeczywiście udało się nam wyplenić z naszych głów teologię zastępstwa. No takim momentem, który tu trzeba wspomnieć, jest ciągle jeszcze obecne w polskim szale tłumaczenie modlitwy wiernych tej wielkiej, pięknej modlitwy wiernych w wielki piątek, gdzie jest mowa o Izraelu jako o ludzie, który niegdyś był narodem wybranym. To jest, to jest polskie tłumaczenie które nie, nie trzyma się tego, co jest w mszale rzymskim, w, w jego oryginale. W mszale rzymskim jest mowa o ludzie pierwszego pozyskania. Populus prime acquisicionis. Czyli nie ma mowy o tym, że ten naród kiedyś był wybrany, nie ma nic takiego w typicznym mszale rzymskim. Jest mowa o tym, że to jest naród pierwszego wybrania, pierwszego pozyskania. I w ten sposób też z całą pewnością jest. Trwają prace nad nowym tłumaczeniem szału rzymskiego, więc pewnie doczekamy się też i w polskim tekście zmiany tego wezwania w modlitwie wiernych wielkopiątkowej. Druga kwestia, którą chciałbym przez moment podnieść, dotyczy stwierdzenia nostre etate. Że Żydzi nie ponoszą odpowiedzialności za śmierć Jezusa. W czwartym punkcie Nostra czytamy tak: Tym, co wydarzyło się w czasie jego męki, nie można obciążać ani wszystkich bez różnicy Żydów, którzy wówczas żyli, ani Żydów dzisiejszych. Żydzi nie mogą być przedstawiani ani jako odrzuceni przez Boga, ani jako przeklęci co jakoby wynika z pisma świętego. To jest czwarty punkt nostraktaty. W ślad za tym, myślę, trzeba przytoczyć jeden chyba z najistotniejszych tekstów Katechizmu Kościoła Katolickiego, który opublikował Święty Jan Paweł II w roku 1997. Mianowicie, tam jest taki punkt 598 i on brzmi tak Kościół nie waha się przypisywać chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie Żydów. To jest tekst z Katechizmu Kościoła Katolickiego Jan Paweł II punkt 598. Kościół nie waha się przypisywać chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie Żydów. Papież poszedł bardzo daleko, dlatego że w Nostra Etate to uzasadnienie stwierdzenia, że nie Żydzi odpowiadają za śmierć Jezusa, było takie, że Jezus oddał swoje życie sam. Czyli nie tyle został przez kogokolwiek zabity, co sam swoje życie oddał. Taka była refleksja Nostra Etate. Natomiast Jan Paweł II mówi coś o wiele poważniejszego: I żeby chrześcijanie się nie rozglądali za tym, kto zabił Jezusa, tylko żeby mieli pełną świadomość tego, że Jezus umarł za ich własne grzechy. I w związku z tym to chrześcijanie ponoszą ową największą odpowiedzialność za śmierć Jezusową. To oskarżanie Żydów o śmierć Jezusa, ono miało. W historii myślę, że dwa takie, dwie takie formy. Pierwsza to było oskarżenie o bogobójstwo, ale też nierzadko ono miało formę oskarżenia o bratobójstwo, czyli Żydzi byli oskarżani o coś, co można by nazwać zbrodnią kainową. Mamy na przykład taką niedatowaną, dokładnie bólę Klemensa IV, papieża Klemensa IV do Polski skierowaną. W latach 60. XIII wieku to jest niezwykle ciekawy tekst, bo to jest pierwszy tekst papieski skierowany do kościoła w Polsce, który dotyczy spraw chrześcijańsko-żydowskich. Może kiedyś przy innej okazji będziemy sobie więcej mieć czasu, żeby tak te bóle przeanalizować. Ona jest niezwykła. Papież mówi o tym, że. Izrael w Polsce funkcjonuje w tak, taki sposób, tak, tak je został przyjaźnie przyjęty, że w, w każdym mieście jest nie jedna, tylko więcej synagog. I że one są bardzo pięknie zdobione, że są kryte ołowionymi, ołowianymi dachami i że w porównaniu z synagogami to kościoły wyglądają jak stodoły. Papież troszkę może przesadził, może mu przesadzi, przesadnie doniesiono, jak to właśnie Żydzi są w Polsce hołubieni. Ale, przy tej okazji właśnie mówi o Żydach papież Klemens IV, jako o tych, którzy w Jezusie zabili nie Boga, bo o tym nie mieli pojęcia, ale zabili swojego pobratymca, zabili swojego brata, człowieka ze swojego narodu. No i teraz oczywiście. Najbardziej widać to w samym fakcie diaspory, bo Państwo dobrze pamiętacie, że Kain został przez Boga ukarany dożywotnią tułaczką. Za zabójstwo Abla Kain został wygnany i miał już życie spędzić tułając się. Teraz papież, w takiej trochę metahistorycznej refleksji, mówi to, że Żydzi są dzisiaj rozproszeni, że żyją w diasporze. Właśnie jest karą Bożą za grzech bratobójstwa. Więc te oskarżenia, mówię, miały jakby dwie twarze. Albo to było oskarżenie o bogobójstwo, albo o bratobójstwo. I ten niby to, to, to oskarżenie jakby nieco mniejsze o zabicie brata, a nie Boga. Jednak konsekwencje miało poważniejsze, bo pozwalało uzasadniać ten moment Izraela, który żyje Nieustannie na wygnaniu. Po nostraetatę, znów nikt w kościele w poważny sposób nie powinien mówić o odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa. Mówię, nie powinien, bo mam w pamięci choćby taką debatę, która się przewaliła przez nasze media po tym, jak Nel Gibson nakręcił pasję i, i została pokazana także w polskich kinach. To nieustanna debata trwała na tym, kto zabił Jezusa. Czy Żydzi, czy Rzymianie. Tak? No i dyskusja była prowadzona z niesamowitą werwą i wypiekami na twarzy rozmaitych dyskutantów. I jakoś także w, w, w katolickiej publicystyce dość rzadko się mogła przebić ta myśl. Właśnie Jana Pawła II, że odpowiedzialność za śmierć Jezusa nie jest ani po stronie Rzymian, ani po stronie Żydów, tylko najbardziej po stronie chrześcijan. I że łatwo jest przypisywać tę winę Żydom, zamiast się uderzyć we własne piersi i odnaleźć we wierze wzajemną zależność między moim grzechem a śmiercią Jezusową. Oczywiście tu jeszcze wychodzi inny temat oskarżeń jakby pochodnych, tak? to znaczy to oskarżenie podstawowe, bogobójstwa, ono potem miało przedłużenie w oskarżeniach o profanację, y, zwłaszcza o profanację Najświętszego Sakramentu, o zbrodnie rytualne, o szkodzenie chrześcijanom. Y, bardzo wiele razy nie wiem, pogromów żydowskich dokonywano właśnie w... Albo wskutek oskarżenia o szkodzenie chrześcijanom. taka ogromna fala pogromów, która przeszła przez Europę w okresie tak tzw. czarnej śmierci 1348-51, takie trzy lata dżumy panującej w Europie, kiedy jedna czwarta populacji europejskiej zmarła, no to powszechnie oskarżano Żydów o to, że zatruwają studnie chrześcijanom, właśnie że podrzucają ciała zmarłych, żeby rozsiewać zarazę, no, a efekt był taki właśnie, że w kolejnych miejscach najpierw dopuszczano się pogromów, a potem po prostu wyganiano Żydów z, z konkretnych krajów europejskich. Mamy wtedy dość dużą falę przybywających Żydów do Polski właśnie po tym roku 1351. Wśród tych oskarżeń niewątpliwie najmocniejszym są oskarżenia o zbrodnie rytualne, o to, że, że Żydzi używają krwi, zwłaszcza dzieci chrześcijańskich, do celów własnych kultowych. Oskarżenie, które jest absurdem skrajnym, ale ma swoje własne życie. i Pogrom jaki się odbył w Krakowie w 1945 roku, pogrom Żydów na Kazimierzów w, w lipcu w 1945 roku. Ja nie wiem czy państwo czujecie co mówię, to znaczy mówimy o, o, o trzech miesiącach po zakończeniu wojny. <laughs> Ten pogrom został wywołany podobnie zresztą jak pogrom kielecki, oskarżeniem rzuconym, o to, aha, Żydzi zabili chrześcijańskiego chłopca. I to wystarczy, mimo tego, że od mniej więcej połowy XIII wieku papieże systematycznie grozili ekskomuniką każdemu, kto tę bzdurę powiela. Pierwszym papieżem był papież Innocenty IV, w takim tekście swoim Sicu Judeis, nawiązującym jeszcze do dyplomu wystawionego przez papieża Grzegorza Wielkiego pod koniec VI wieku. Taki tekst, w którym Grzegorz Wierki ustawiał zasadę, że owszem świat się stał chrześcijański, więc w tym chrześcijańskim świecie Ży Żydom nie wolno się spodziewać jakichś nowych przywilejów i nowych wolności, ale te, które mają do tej pory przyznane mają być szanowane. To taki tekst, który wyznaczał pewne minimum praw, wolności dla społeczności żydowskiej, która żyje w środku chrześcijańskiego świata. Ten tekst Sikud Judeis Grzegorza Wielkiego był na tyle znanym, wielkim, ważnym tekstem, że potem od XII wieku, właściwie każdy papież, aż po wiek XIV, każdy papież czuł się w obowiązku wydać swoją wersję tego tekstu Sikud Judeis, wypisując jakie, jakie jest to minimum praw wolności Żydów w świecie chrześcijańskim. I charakterystyczne, że właśnie Innocenty IV... Wydał ten tekst dwukrotnie. Znaczy w drugiej wersji dopisał zakaz, absolutny zakaz rozpowszechniania tej plotki o mordzie rytualnym, jakiego by mieli się dopuszczać Żydzi. I od Inocentego IV już zawsze ten pasus był też powtarzany, że chrześcijanom nie wolno uczestniczyć w powielaniu tego oskarżenia no, ale to jest może tak, jak i trochę dzisiaj, to znaczy kto naprawdę czyta teksty papieskie, nie? natomiast obrazy przedstawiające rytualny wiszą po rozmaitych kościołach, czy wisiały i, i w ten sposób przekaz się dokonuje, a reakcja, która następuje po stronie magisterium eklezję nie ma aż takiego, takiej takiej skuteczności, jak jak oskarżenie, które sobie idzie własnymi drogami. Więc to jest drugi motyw, który chciałem omówić szerzej. Trzeci, który podkreśla Nostra etatę właściwie nie wymaga już jakiegoś komentarza. To jest stwierdzenie Nostra etaty, powtarzane potem już przez kolejnych papieży i przez Pawła VI, i przez Jana Pawła II wielokrotnie. I przez Franciszka to jest potępienie jakiegokolwiek antysemityzmu, niezależnie od czasu i źródła. Niezależnie od czasu i źródła. I to potępienie tu się wpisuje, myślę, przejmujący sposób papież Franciszek, kiedy mówi o strasznych prześladowaniach, także takich, w których uczestniczyli lub uczestniczą chrześcijanie. Antysemityzm jest grzechem i na ten temat nie ma w kościele żadnej dyskusji. To nie jest teza, nad którą można debatować. I ostatnia, już najkrótsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, dotyczy kwestii pamięci. Może tu jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego warto organizować właśnie takie dni jak Dzień Judaizmu. Kwestia pamięci, bo w dużej mierze dialog chrześcijańsko-żydowski dzisiaj dotyczy właśnie tego, w, jak, w jaki sposób nie tylko opiszemy so, swoją wzajemną historię, tylko jeszcze w jaki sposób ją zapamiętamy. To jest, to jest bardzo ważne. Użyję przykładu analogicznego. Jan Paweł II w, w adhortacji o Kościele w Europie mówi tak, że Kościół w Europie ma fantastyczną historię, tylko nie ma kompletnie pamięci o niej. Tak? Pamięć to jest to, co my z tej historii, możliwie obiektywnie opisanej przez historyków, to co my chcemy zapamiętać. Tu taką próbą Porządkowania chrześcijańskiej pamięci miał być właśnie dokument Papieskiej Komisji do Spraw Relacji z Izraelem. Pamiętamy, Refleksja nad Shoah z 1998 roku. To jest dokument, po którym pozostał pewien jeszcze głód i takie poczucie jednak niedosytu. Bo w tym dokumencie najwięcej miejsca poświęcono historii wzajemnych relacji niż temu, w jaki sposób mamy tę historię zapamiętać i że powinniśmy ją zapamiętać. Właściwie tam pojęcie pamięć pojawia się dwa razy, i wezwanie nie wolno zapomnieć pojawia się jeszcze dwa razy, i na tym koniec. Pamięć to jest coś, co kształtuje nasze myślenie na dzisiaj i nasze wybory przyszłe. więc yy, yy, Nieraz sobie tak myślę, bo <laughs> nie znam jeszcze na tyle środowiska, w którym mnie Pan Bóg teraz umieścił. Mam nadzieję je poznawać coraz bardziej. Natomiast yy, tam, gdzie żyłem do tej pory, nieraz się spotykałem z, takim, z taką pretensją pod adresem Żydów, że oni pamiętają. No. Jak mają nie pamiętać? Bardzo ważne jest, żeby się też Kościół uczył pamiętać i żeby ta pamięć była w miarę komplementarna. To nie jest też tak, że ta historia stosunku chrześcijan do Żydów jest jednokolorowa. Bo właśnie w tej historii są pogromy, ale na przykład są też właśnie teksty papieży od połowy XIII wieku, które mówią. Że będziesz ekskomunikowany, że jak powielasz oskarżenie o mord, o mord rytualny. I teraz po co nam jest pamięć? Po to, żebyśmy wiedzieli, co z tej historii wybrać i kontynuować. No, inaczej będziemy się poruszać trochę po ciemku w całej tej rzeczywistości. Ja dziękuję, chciałem tyle powiedzieć te trzy najważniejsze momenty z czwartym dodatkiem. I chciałem jeszcze przeprosić, że teraz wyjdę. Ale tylko dlatego, że muszę być po 11 i nie wiem jak to zrobi mój kierowca w Warszawie na centralnych obchodach. Ale obiecuję serdecznie, że wrócę na 17.30 na ciąg dalszy w Łodzi. Więc jeśli Państwo możecie mnie zwolnić, zwłaszcza ksiądz rektor swoją władzą, to bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo za uwagę. <klucza>